to cóż, zapowiadamy teraz szkoła średnia w Mickunach. Tam się uczy 218 uczniów i 34 nauczycieli. Dziękuję. Szkoła średnia w Mickunach. Wielkie brawa. Gdzie Wilenka toczy wody, gdzie Słowacki spędzał czas. Położone są Mickuny, zapatrzone w ciemny las. Tam, pod lasem, nasza szkoła, gdzie spędzamy czas wesoło. A kontyngent klasy taki. 10 dziewcząt, 3 chłopaki. My, najmniejsza tu promocja, chcemy wzbudzić was emocje. Za zaproszenie dziękujemy. Fragment studniówki pokażemy. Któż zbadał naszej szkoły przepasne krainy? Wiele znają tylko powierzchu, ale nieznane są mu wnętrzne tajemnice. Wieść albo plotka tylko wie, co się tam dzieje. Przypomnimy wam dzisiaj szkolne przygody. Dzięki nim człowiek dorosły staje się znów młody. Program naszej studniówki Big Dzień w naszej szkole. Big z angielskiego oznacza wielki, a więc Big Lekcja, wielka lekcja. Dzień dobry. Dzień dobry. Proszę siadać. Proszę pani, co się stało? Dlaczego pani taka zadumana? Co dogadać? Pralka mi się dzisiaj zepsula. Proszę pani, dzisiaj wokół polu duże zniżki. Świetne praleczki, proszę pani. Sama bierze, suszę i zdaje się, że pracuje. I tylko 200 euro. Wygoda, proszę pani. No, to faktycznie może sobie kupić. No dobrze, a teraz zaczynamy lekcję języka polskiego. Mowa będzie o pisarzach i poetach polskich, więc zaczniemy od słowackiego. Mieliście powtórzyć wypowiedzi o poecie, no i także jego poezję. Ciszej, barany! Was to chyba na siatkę w dżungli lapali. Wiecie, gdzie wy się znajdujecie? Barany jedne! Mówiłam wam dzisiaj, że jesteście barany, czy zapomniałam? A zatem, barany, ja zacznę lekcję, a później wy będziecie mówili. A zatem, Słowacki wzbudza w nas zachwyt i miłość. Dlaczego płaczemy z poetą, czytając jego poemat w Szwajcarii? Dlaczego nie możemy się oderwać od czarów baladyny? Dlatego, że Słowacki wielkim poetą był. Zapamiętajcie sobie nieroby, nieuki. Weźcie zeszyty i zapiszcie. Darek, pokaż swój zeszyt. To twój zeszyt? No mój, podpisany. Darek, proszę powiedz, a babcię na wsi masz? Mam, proszę pani, i dziadka. A stodole mają? Mają, nową, malowaną. To weź ten zeszyt i zakop za stodolą, żeby kury nie wygrzebali. Temat wypracowania. Dlaczego poezja Juliusza Słowackiego zachwyt wzbudza? Ale kiedy mnie wcale nie zachwyca, nie ciekawi mnie. Nie mogą przeczytać więcej niż dwie strofy. Boże ratuj, jak to mnie zachwyca, kiedy mnie nie zachwyca? Ciszej, barany! Darkowie stawię jedynkę. Darek chce mnie zgubić. Przynieś jeszcze raz zieniczek, to ci uwagę napiszę. Ja nie chcę panią straszyć, ale mój ojciec mi wczoraj powiedział, jeżeli jeszcze raz dostanę uwagę, to ktoś porządnie dostanie w skórę. Kiedy zaszczelę tego bociana, co on cię tu przyniósł? Kiedy on zobaczył, kogo przyniósł, sam popełnił samobójstwo. Mieliście się nauczyć wiersza. Proszę, Rajmund. Żyłem z wami, cierpiałem.
пялем и плакалем с вами. Хвилечка, а чей то вьерш? Вьерш? Тестамент. То прежде тестамент мой, ну, чили не мой, а поэтического. Ой, не чешского, словацкого. Великого поэта польского, словацкого. Зараз, по шампани. Так, тут словацкого, ну, тут чили за Словацией. Сядай, Раймунд, не єстеш приготованы. Випрацування напишете вдома. А зараз доконами перегляду ваших останніх випрацьовань. Коли справдзам ваше випрацювання, то психічні оконам мать огромна клопоти за стилістику. Послухайте, що ті повиписували випрацюванню з пана Тадеуш. Наприклад, Віолетта написала, що Тадеуш по вищу спокою побачив розрушені частини гардероби дамський враз з властітельком. Альбо Каріна, Тадеуш з пошек з маршкою на чолі телімени, яка тягнулася від уха до уха. О, є ще лепі Габріеля! Що, прошу, пані, я теж зле написала. Так, зле! Гервази вийов шаблі і шелів. Габріелю, от кеди то шаблю шеляю? Кася написала, що я цих сопліцями луги женси і для того називали його Вонсалем. А Евеліна написала, що Ада Міцкевич дуже кохав, а його найбільшою милостю, знаєте, хто була? Марилля Родович. Боже, що написав Дарек? Що він написав? Же Грабя і Тадеуш спотикалися в найприємнішому місці телімени. Окропні! Так все шикується до матури, моє кохане барани. Евеліно, дісень уважалась на лекції. Він задзвонить до твого тати. Пані дзвоні на телефон домовий. Ні, я до твого тати задзвоню на комурки. То я в таким разі повім для мами, що пані дзвонила до моєго тати. Thank you.
cudownie. Jak wiemy, nasi nauczyciele przeżywają różne problemy, w tym i finansowe. Wyobraźmy sobie, że wszyscy nauczyciele szkoły wyjechali na strajk, a dyrektorem szkoły została Bośna. Cześć, maloliaty! O dzisiaj będę waszą profesorką od biologii i gimnastyki. Hurra! Hurra! Zaraz, zaraz! Jakie hurra? Co, myślicie, że jak wszystkich nauczycieli bieda wywiada ze szkoły, to już nic nie będzie to robić? Laba się skończyła! Może nauczyciele nie potrafili wam wlać oleju do lapety, ale ja, jako dyplomowana woźna Gabriela Grot Herbu Domestos i Miotla, przyrzekam, że tak łatwo się nie wywiniecie, a te minimumy szkolne do glufa osobiście powbijam! Co za Przyrzekłam kierownikowi oświaty, że to zrobią. A jak nie da się temu, to użyją tych oto środków. Proszę pani, piorących czy dezyfikujących? Dydaktycznych. Ojejku, a czy można zapytać jakich? Jakich? Ano takich. Mokra ścierka, szczotka, szufelka, a dla wyjątkowo odpornych na wiedzę miotla. Chwileczkę, przecież uczniów nie wolno bić. Zarabić! Kto mówi o biciu? Jak was myrnę szmatą, to żelu, czy tam innego kleistru, co te sablosy z nim zlepiacie, nie będziecie musieli kupować. A teraz, młodzieży kochana, przyszłości narodu, bierzcie się do roboty. Agata, Kasia, Welina. Szmata i wiaderko, i glęcować korytarz. Rajmund i Darek, do schówka po grabie i liście grabić na szkolnym boisku. Reszta okna pucować. Każdy wie, co ma robić. Tak! No to do swoich frontów roboczego marsz! A ja pójdę do gabinetu dyrektora dzienniki hospitalizować. Пик туалета. Честь, братья! Честь! Ну что, ты теж собі зробив перерву серед лекційну? Ну, веш, це студні вичимо 45 минут. Чоловік тратить терпливість. Веш, я теж в останні часи зробив їм чим якийсь нервовий. Ну що, може потягнемо Марса? Вилізується він чоловік, набіжу дистанцію. Ну то по Марсі? Панове, панове, панове! Що то такого? Може поснікасте, що? Здаєте собі справу, яке спустошення поводить титоль в людськім організмі? Великий віддих. Так є, пані директор. Шара цера. Так є, пані директор. Мала видольність. Так є, пані директор. Кілограми смоли обліпляє ваша полуца. Так є, пані директор. А той запах з уст. Так є, пані директор. Обидва напишіть реферати о шкідливості палення і принесіть мені. Також на той самий темат зробіть плакати і розвісіть по цілій школі. А зараз марш на лекцію, а то ще щось вимислі. Марш тобі, зробили перерву серед лекційну. Пік рада педагогічна. Вітам всіх зібраних навчителів в першій раді педагогічній в 2015 року. Життя всім вдвоєчі, добрих виніків праці і щастя. Дуже з наших сьогодні навчителів ще скажуть, що в нашій школі є цензура і нема вольності слова. Також написали на цей темат ліст до міністра освіти. Побач то всіх зібраних завідам. В нашій школі нема цензури. Я маю вольність. Справа найважніша. Залам ліст від міністра освіти.
sprawie strajków. Może przeczytam go w całości. Rangu smokitui. Atlyginimo nepadidinsim. Su pagarba ministrus. Drodzy koledzy, braliśmy się tu dziś, aby zdecydować. Dłużej tak być nie może! Musimy pracować lepiej, więcej, intensywniej, ekonomiczniej. Słowem oszczędni. Moje drodzy, oszczędni. Czas nie możemy liczyć na pomocy naukowe. Musimy sobie, drodzy, radzić. A ja, pani dyrektor, już od roku zalewam formaliną wszystko, co mogę. Żeby moja koleżanka droga własnego męża w formalinie nie utopiła. No wie pani, jak tak można. Proszę o spokój! Możemy zaoszczędzić na środkach czyszczących. Niech pani woźna kurzu nie wyciera. No właśnie, przez to częste sieranie kurzu ostatnio straciłam dwa bardzo ważne telefony zapisane na biurku. Dear Mrs. Headmaster, because of economic vehicles and electric, we offered to learn 4 days in a week and reduce lessons for 30 minutes. It will be the great economy. Madame Turmina, ich verstehen. А я, прошу пані, в тому за челом розбирать свій плот, бо не ваш майстерні нема ані кавалка древна. То вспаняля, пані Сирницькі, а цю пану древняний плот і так з часом згніє. Зараз все модне, метальове, кам'янне. Радзі навчителі, дякую вам. Дякую, що кохаєте нашу школу. Że przynosicie tu wszystko, co niepotrzebne i co potrzebne z domu. Robicie sami remonty w klasach, wykonujecie pomoce naukowe i co najważniejsze, uczycie naszą młodzież. На студнювку в нашій школі вручилися навчителям дитячий ордер усміху. Для того хочемо його вручити і для дійсній шановної нашої комісії. Припоминаємо, що в церемонії вручення дитячого ордеру усміху товариші ритуал. Нагородзоний мусить з'їсти пластир цитрини з усміхом. Зостає теж нагородзоний ружу. А więc приступаємо до вручення нагород. Jeżeli w życiu widzisz głębszy sens, jeżeli robisz coś ze wszystkich sił, byś dobrze żył. Dlatego poddaj się pragnieniu, które w twoim sercu jest. Pokój się odkrywany raz po raz, na jakiś czas. Nasze życie będzie jak poemat, trzeba tylko znaleźć dobry.
wyznaczymy sami, bo co daje w miejscu tkwić, trzeba żyć. Szkoła, wow. Szkoła średnia w Mickunach. W dobrym momencie wstałem, nie chciałem zjeść cytryny.